Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu, w którym pokażę Wam, jak stylizuję moją świeżo zakupioną marynarkę Zary. Jak ją założyłam w Zarze, Karola powiedziała: Suzy, wyglądasz 10 lat młodziej. No to wiecie, dwa razy się nie zastanawiałam, po prostu ją kupiłam. Jestem z niej bardzo zadowolona, bo to jest coś troszkę innego w mojej dosyć takiej bazowej, klasycznej szafie, gdzie wiecie, idę tymi klasycznymi kolorami, a tutaj krateczka, więc dużo się już dzieje na początek. Guziki też przyciągają wzrok. Sama jest fajnie uszyta, ja się w niej bardzo dobrze czuję i pokażę Wam, jak ja ją będę stylizować z ubraniami z mojej szafy. Oczywiście Wy tam jeszcze głosowaliście na garnitur w kolorze czerwonym, makowym, grejpfrutowym, bo tak ciężko było określić ten kolor. On też był świetny, ale w końcu zdecydowałam się na ten zestaw ze spodenkami i na początek założyłam zwykły top z Massimo Dutti. Nie taki zwykły jest ten top, który mam na sobie, słuchajcie, bo on jest z podwójnego materiału, więc jest taki mięsisty, fajnie wygląda, ale ja bardzo dobrze czuję się w tym komplecie. On jest szyty jakby na mnie. Zresztą ostatnio mam fioła na punkcie koloru niebieskiego. Możecie to zobaczyć zresztą u mnie na moim Instagramie, że dużo niebieskiego, bo ja po prostu dobrze w tym niebieskim wyglądam, więc będę cisnąć ten kolor, słuchajcie. Dobra, co? Nie ma co. Przebieram się i pokażę Wam, jak będę stylizować tę piękną, wiosenną, świeżą marynarkę prosto z Zary, prosto z zakupów, ubraniami dosyć takimi starszymi. Na początek wersja sportowa. Wydawać by się mogło, że taka elegancka marynarka z poduszkami, to tylko można ją nosić w elegancki sposób. Nie, można nosić ją też na sportowo. Z butami białymi sportowymi i spodniami z dziurami można. Absolutnie wszystko wolno w modzie. Słuchajcie, ja bardzo lubię kobiety właśnie w marynarkach, jeansach i sportowych butach. Świetnie to wygląda, po prostu świetnie, więc dziewczyny, ja też będę tak nosić, tak mnie spotkacie na mieście tej wiosny. Słuchajcie, dobrałam do marynarki taki półgolfik i od razu mówię, że ostatnio coś z tymi golfami nie po drodze, bo jednak brakuje mi tej szyi, a jak mam pół golfik, to mam pół szyi, jest lepiej. Golfik jest w kolorze oczywiście śmietankowym, to już dawny zakup, ale będzie pasował do tej marynarki, jak znalazł. I to jest, proszę bardzo, taka pierwsza sportowa na luzie stylizacja, podoba mi się. Mam nadzieję, że i Wam. Druga stylizacja, tym razem elegancko. Do niej założyłam moje nowe spodnie z Massimo Dutti, no niestety z wyprzedaży. Kto mnie słucha na Insta Stories, ten też je kupił, bo je polecałam. Są świetne, wydłużają optycznie nogę, no i oczywiście w moim ulubionym kolorze śmietankowym. Do tego szpilki, takie całkiem spore. I słuchajcie, żeby nie było za bardzo elegancko, pomyślałam, że dopasuję do tego top zwykły niebieski, żeby to się tak ładnie równoważyło. Słuchajcie, w takiej stylizacji to chętnie poszłabym na jakieś ważne spotkanie. Bardzo mi brakuje takich spotkań, takie biznesowe spotkanie wiosną, na przykład w jakimś ogródku. Możemy na razie jeszcze pomarzyć, ale tak sobie to zwizualizowałam i tak będę sobie trzymać się tej wizualizacji, żeby tak się jak najszybciej nam wydarzyło. No i proszę bardzo, druga stylizacja. Karola zrobiła wielkie oczy, bardzo jej się spodobała. Ja też w tym dobrze się czuję, ciekawa jestem Waszej opinii, piszcie w komentarzach. Kolejna propozycja, kolejny zestaw, tym razem ze spodenkami bermudami. Takie spodenki mam w domu w kolorze też białym, piaskowym, beżowym i teraz też granatowym, więc one się bardzo, bardzo przydają. Do tego moje niezniszczalne cichobiegi, czyli mokasyny TOTS, mają kilka sezonów, całkiem nieźle jeszcze się prezentują, choć ja szybko niszczę buty, ale bardzo je lubię. I do tego zwykły, biały, prosty top Stefanel też ma już kilka lat. I w takiej stylizacji poszłabym na spacer na przykład niedzielny, czy nad morzem. Poszłabym też chyba nawet na jakieś niezobowiązujące spotkanie. Bardzo podoba mi się połączenie bieli, granatu i tego błękitu. Myślę, że taka stylizacja spodoba się i Wam. Co myślicie? Skoczyłam z powrotem w te spodenki, które bardzo, bardzo mi się podobają, choć to nie do końca mój styl, bo mają wyższy stan, ale całkiem nieźle w nich wyglądam. Jeżeli Karola powiedziała tak, no to ja tym bardziej. Ona, wiecie, bardziej mocniej mnie lustruje. Wie, w czym dobrze wyglądam, wie, co będzie dobrze wyglądało w kamerze. I do spodenek założyła moją nieśmiertelną, ukochaną, błękitną koszulę Adolfo Dominguez. I taki zestaw, to jest taki zestaw randkowy, można by rzec. Pokażę Wam się teraz bez marynarki, jak to wygląda. Ciach, tak się prezentuje. Wersja randkowa na wiosnę i lato, ja myślę, że idealna.
I ostatnia stylizacja, tym razem z moimi ulubionymi białymi spodniami rurkami. Do tego cieliste szpilki i cielisty top. I tym razem marynarka jest zapięta, więc jak widzicie, zapięta też świetnie się prezentuje. Jestem bardzo ciekawa, która z tych stylizacji przypadła najbardziej Wam do gustu. Karola tutaj za kamerę pokazuje, że jednak stylizacja numer 2. A jakie jest Wasze zdanie? Koniecznie dajcie znać, zostawiając komentarz poniżej. Subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa!